Proszę już o spokój. Na wstępie przypominam, że obraz i dźwięk jest rejestrowany za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet i na BIP-ie Urzędu Gminy. Biorąc udział w sesji, wrażacie Państwo na upubliczenie swoich danych osobowych. Otwieram 37. sesję Rady Gminy Głowczyce. Witam wszystkich radnych. Witam Panią Wójt Danutę Maj, zastępcę wójta pana Rafała Teterkę, sekretarza gminy panią Joannę Lipczyńską, skarbnika gminy panią Mariola Barna oraz radcę prawnego panią Małgorzatę Einskłąd. Witam również przybyłych obecnych na dzisiejszą sesję oraz sołtysów. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności przez naciśnięcie przycisku. Ktoś nie potwierdzi swojej obecności. Może jeszcze raz wróćmy do potwierdzenia. 12 jest. Już możemy? Proszę bardzo, jeszcze raz potwierdzić obecność i sprawdzić, czy nasz komunikator zaświeci się przy przycisku. Stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na 15-osobowy skład rady sesji uczestniczy 12 radnych. Otwieram punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Czy są propozycje lub wnioski do porządku obrad? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad zostaje przyjęty o treści jak w zaproszeniu na sesję i wyświetlony na ekranie. Otwieram punkt trzeci, powołanie sekretarza obrad. Na sekretarza proponuję mojego zastępcę radnego Zenona Fira. Czy ktoś ma inne propozycje? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przedstawioną propozycją? Dziękuję. Stwierdzam, że sekretarzem obrad został wybrany radny Zenon Fir. Przechodzimy do podpunktu czwartego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy radni mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół zostaje przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwał. I w podpunkcie pierwszym głosu udzielam pani wójt i proszę o przedstawienie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Głowczyce na 2023 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Proszę bardzo, pani wójt. Dziękuję. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją geopolityczną, która ma przełożenie na sytuację gospodarczą i finanse również naszej gminy, podjęłam decyzję, aby zwrócić się do pana przewodniczącego Rady Gminy Głowczyce z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej i powrotem do uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Głowczyce na 2023 rok. Uzasadnienie do tej uchwały jest bardzo obszerne. Pozwolę sobie je przytoczyć. Po wysłaniu do Państwa materiałów na dzisiejszą sesję pojawiły się nowe przesłanki, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że ten kierunek działania jest właściwy. A wiążą się one ze stanowiskiem firmy Remondis, która wygrała przetarg na wywóz śmieci z terenu naszej gminy i która wnioskuje o podpisanie aneksu, powołując się na przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
ponieważ radykalnie zmieniły się realia w momencie podpisywania umowy. Pojawiła się również niepokojąca przesłanka ze strony powiatu słupskiego. Ona wiąże się z trasą rowerową R10. Jak Państwo pamiętacie, część tej trasy, międzynarodowej trasy rowerowej, przebiega również przez naszą gminę. W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Ustka. Tam te kwestie będą omawiane. Kwoty z przetargu są tak wysokie, że powiat odstępuje od realizacji przebudowy odcinków powiatowych na terenie naszej gminy i proponuje traktować je jako bezinwestycyjne, czego sobie nie wyobrażam. Droga od Główczyc do Izbicy, dalej do Gać, ale przede wszystkim droga od Główczyc do Izbicy jest w stanie takim, że tam jest problem poruszania się samochodem, a co dopiero rowerem, a jest to część trasy rowerowej. Podobnie odcinek od byłej siedziby SDS w Rumsku do Równa. Potem jest nasz odcinek prawie 3-kilometrowy. Jak Państwo pamiętacie, przetarg już mamy rozstrzygnięty. W zależności od tego, jak wyklaruje się sytuacja w dniu jutrzejszym, zwrócę się do Państwa z konkretną propozycją, ale na razie jednak wstrzymam się do jutrzejszego spotkania. Jak Państwo wiecie, złożyliśmy wnioski o dofinansowania na przebudowę dróg. Punktem wiodącym jest przebudowa dróg, na które potrzebujemy wkład własny. Dlaczego kładę na to nacisk? Dlatego, że dofinansowanie ze strony gminy jest bardzo korzystne. I odpuszczenie tego tematu, gdzie wsparcie społeczeństwa na poprawę stanu dróg jest ogromne, byłoby wręcz, nie użyję mocnego określenia, ale uważam, że byłby to błąd, a takie decyzje będziemy musieli podejmować. Nie jesteśmy wyspą, której kryzys nie dotyka. Wręcz przeciwnie, jesteśmy gminą typowo rolniczą, nie mamy stałego, pewnego źródła dochodu, jakim są chociażby farmy wiatrowe w przypadku gmin sąsiednich. Stoimy przed perspektywą konstruowania budżetu na rok 2022. Nie wiemy, jakie będą dochody. Wszystko jest pod znakiem zapytania. Niepokoi mnie bardzo kwestia śmieci. Jeżeli już teraz firma, która wygrała przetarg, boryka się z problemami i oczekuje konkretnego stanowiska tutaj ze strony gminy, obawiam się bardzo poważnie o wynik tych negocjacji, bo już jesteśmy na negocjacje umówieni. Ale boję się bardzo również o kwestię przetargu na wywóz śmieci. Od czerwca planowaliśmy do końca roku 2023. Musimy być na ten temat, do tego tematu również przygotowani. Jak Państwo pamiętacie, nowelizacja ustawy śmieciowej dopuszcza możliwość ponoszenia części kosztów przez samorząd. Ceny rosną drastycznie. Nasi mieszkańcy, życie codzienne jest niesamowicie drogie. Państwo dzisiaj podejmiecie decyzję w sprawie projektu uchwały. On w tym projekcie
W paragrafie pierwszym nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Główczyce na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki. Ja podkreślam, na rok 2023, który jest jedną wielką niewiadomą. To jest bardzo istotne. Szanowni Państwo, Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. W celu przeciwdziałania znacznemu rozdrobnieniu środków budżetowych postanawia się o niewyodrębnieniu w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku. Pomimo tego zadania inwestycyjne na rzecz mieszkańców poszczególnych sołectw będą nadal realizowane. W przypadku naszej gminy środki, jakie są delegowane do poszczególnych sołectw, są bardzo zróżnicowane, ponieważ jest to uzależnione od liczby mieszkańców. Są sołectwa bardzo biedne, które nie mogą sobie pozwolić na wiele. I są sołectwa, które mają środki znaczące, które już w sposób znaczący się doinwestowały. Ja dopowiem tylko, że na przestrzeni dwóch minionych lat i roku obecnego do sołectw trafi kwota około 2 milionów złotych. Rozdrobnienie funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa uniemożliwia zaspokojenie potrzeb mieszkańców na realizację dużej infrastruktury w sołectwach, takie jak drogi i chodniki, o co przede wszystkim wnioskują mieszkańcy na zebraniach czy też na spotkaniach bezpośrednio w urzędzie gminy. Ja tytułem uzupełnienia dopowiem, iż mamy 27 sołectw. 6768 osób to jest ludność w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym, czyli osoby, które mają prawo decydowania. W podziale z funduszu sołeckiego na rok 2022, ten, który już jest realizowany, uczestniczyło około 380 osób. To jest niecałe 4,5%. Ja nadmieniam, że uczestniczę praktycznie we wszystkich zebraniach sołeckich i jeszcze raz powiem, że temat dróg jest priorytetowy. Rok 2023 to będzie rok inwestycji na drogach. Takie mamy plany. Co wymaga zabezpieczenia wkładu własnego i różnicy pomiędzy kwotą otrzymaną a wartością z przetargu. Gmina musi mieć zabezpieczone środki między innymi na przebudowę 8 dróg publicznych w miejscowości Główczyce, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wolinia. Nie przytaczam tutaj już wartości kwotowej, ponieważ każdy z Państwa radnych otrzymał ten materiał i wartości są Państwu znane. Modernizację drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 213 do miejscowości Lipno. Modernizację drogi przez miejscowość Wykosowie wraz z budową chodnika. Modernizację drogi na odcinku od miejscowości Rumsko do siedziby byłego środowiskowego domu samopomocy. Ponadto do realizacji w latach 2023-2024 przewidziany jest odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 213 w Główczycach do granicy z gminą Damnica. Jak Państwo pamiętacie, to dotyczy tego roku, ale jest to kolejne wyzwanie. Droga przez miejscowość w Górzynie i 400-metrowy odcinek od miejscowości Stowięcino w kierunku granicy z Lęborkiem.
Pamiętać należy także o dokumentacji projektowej, która wynikła z zebrań z mieszkańcami na przebudowę dróg w miejscowościach Choćmirówko, Równo, Wielka Wieś, Żoruchowo, Podole Wielkie oraz o trudnych do przewidzenia kosztach po przetargu na odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy. Aby móc realizować tak szeroki zakres inwestycji, niezbędne są środki własne z budżetu gminy. W przeciwnym razie trzeba będzie zrezygnować z dofinansowania i realizacji inwestycji, o których decyzję podejmie Rada Gminy w tym temacie. Na przestrzeni 3 lat, to co już wcześniej powiedziałam, do sołectw przekazane zostały środki finansowe na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego w wysokości 2 milionów złotych. Projekt uchwały zakłada odstąpienie od Funduszu Sołeckiego tylko w roku 2023. Niestabilna sytuacja geopolityczna, mająca ogromny wpływ również na gospodarkę, wymusza ostrożność w planowaniu wydatków. Jednak wszystkie wyżej wymienione zadania będą realizowane przede wszystkim ze środków zewnętrznych. Po stronie gminy jest wkład własny i ewentualna różnica, pominąć już należy określenie ewentualna, po stronie gminy jest wkład własny i różnica pomiędzy kwotą szacowaną do przetargu i kwotą poprzetargową. Tak jak Państwu wcześniej powiedziałam, o negocjacje zwróciła się firma Remondis, podmiot zajmujący się dostarczaniem produktów do największej szkoły w naszej gminie. Wiąże się to z dożywianiem dzieci. Mamy podmiot, który realizuje bardzo dużą inwestycję związaną z kanalizacją trzech miejscowości. Chciałabym mieć bardziej pozytywny przekaz, ale fakty są właśnie takie, a nie inne. Ja tu ze swej strony deklaruję udział w potrzebach, udział finansowy w potrzebach sołectw. Ale nie na zasadzie takiej, że jest to odpis i po prostu w takiej kwocie te pieniądze są zagwarantowane. No każdy z nas musi zadać sobie pytanie, w którym kierunku pójdziemy. Ja już teraz nie naciskam, naprawdę. Poprzednio prosiłam, a teraz już nie naciskam, bo nie ukrywam, że sama jestem bardzo mocno zaniepokojona sytuacją ogólną, sytuacją finansów, a naszym nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców gminy Główczyce i jej rozwój tak długo, jak będzie to możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję również pani wójt. Czy ze strony rady są pytania bądź uwagi do przedstawionego tematu, jeśli chodzi o pieniądze sołeckie? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z Państwa jest za przyjęciem prezentowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziesięć głosów przeciw. Stwierdzam, że uchwała sławy nie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu drugiego i tym razem udzielam głosu panu przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazania skargi według właściwości. Proszę bardzo, panie radny Michale. Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, uchwała z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej skargi na działalność Ośrodka Zdrowia w Główczycach. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy.
Po przeprowadzeniu analizy skargi na działalność Ośrodka Zdrowia w Główczycach, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanawia przekazać skargę do rozpatrzenia według właściwości do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu przewodniczącemu Rady. Uzasadnienie. W dniu 3 marca 2022 roku podczas obrad sesji do przewodniczącego Rady Gminy Główczyce wpłynęła skarga od mieszkańców sołectwa Główczyce odnośnie działalności Ośrodka Zdrowia w Główczycach. Przewodniczący Rady tego samego dnia przekazał skargę do rozpatrzenia przewodniczącemu skarg, wniosków i petycji. Skarga była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 roku. Komisja stwierdziła, że zarzuty w niej zawarte dotyczą udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez spółkę Nordmedic, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o ich udzieleniu. W związku z tym Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Zgodnie z artykułem 231 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest do jej przekazania organowi właściwemu, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego. Jak wyżej zostało wskazane, właściwym do rozpatrzenia skargi jest Pomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, dlatego niniejsza uchwała jest uzasadniona. Jednocześnie komisja zwraca się do przewodniczącego Rady z prośbą o podjęcie stanowiska całej Rady Gminy odnośnie wyżej wskazanego tematu. Panie Przewodniczący, przekazuję zgodnie z uchwałą skargę wraz z podpisami mieszkańców i proszę o przekazanie do Narodowego Funduszu. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi do tego, co przedstawił radny Michał Mutkowski? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Pytam, ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 12 głosów oddanych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego poparcia skargi na działalność Ośrodka Zdrowia w Główczycach. Treść uchwały brzmi następująco. Paragraf pierwszy. Popiera się skargę złożoną przez mieszkańców sołectwa Główczyce dotyczącą działalności Ośrodka Zdrowia w Główczycach. Paragraf drugi. Umotywowanie poparcia skargi, o której mowa w paragrafie pierwszym, zawarte zostało w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy Główczyce do przekazania niniejszego stanowiska do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy radni mają pytania bądź uwagi do przedstawionej uchwały, projektu uchwały? Czyli odczytać jeszcze uzasadnienie. Jakby pan był tak uprzejmy, ponieważ według mnie to być może, że nowe fakty będą zawarte w tej uzasadnieniu tej uchwały, to bym bardzo prosił o przedstawienie. Dobrze, już przytaczę. Uzasadnienie. Na skutek docierających skarg mieszkańców miejscowości Główczyce dotyczących problemów z dostępnością do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni Nordmedic w Główczycach, Rada Gminy Główczyce popiera następujące zarzuty. Brak lekarza w godzinach popołudniowych, to jest brak wskazanego zastępstwa. Od wielu miesięcy przyjmuje tylko jeden lekarz. Brak zastępstwa za lekarza będącego na urlopie, czy też obecnego z innych przyczyn. Następny punkt. Brak szczepień przeciwko COVID-19. Następne. Nieprzestrzeganie przez Nordmedic zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w zakresie zapewnienia świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od godziny 8 do godziny 18 od poniedziałku do piątku. Następne. Brak informacji o planowanej nieobecności lekarzy i sposobie zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. Pan prezes Grzegorz Wietek wielokrotnie zapraszany był przez radnych na obrady komisji rady i mimo to nie wstawiał się. Brak współpracy z organami gminy przekłada się na ofertę taką, jaką mamy, i niską jakość usług medycznych. I to wszystko. Czy są jakieś pytania bądź uwagi do powyższego? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania.
Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem prezentowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Padnaście głosów oddanych za, stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do podpunktu 4 i głosu udzielam pani wójt i proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Proszę bardzo, pani wójt. W projekcie uchwały w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 miesięcy z dotychczasowym dzierżawcą na działkę numer 46/3 o powierzchni 3,8 hektara położoną w obrębie geodezyjnym Stowięcin. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 1 literą a ustawy o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Działka numer 46/3 o powierzchni 3,08 hektara położona jest w obrębie geodezyjnym Stowięcino i stanowi własność gminy Główczyce. Dzierżawca podaniem z dnia 22 marca 2022 roku prosi o przedłużenie umowy dzierżawy o 6 miesięcy, to jest do dnia 31 sierpnia 2022 roku, gdyż poczynił na działce uprawę przedsiewną i chciałby mieć możliwość zbioru plonu. Gwoli uzupełnienia działka zgodnie z uchwałą budżetową jest ujęta w planie sprzedaży na 2022 rok. Dobrze, dziękuję pani wójt. Czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi do prezentowanego materiału? Proszę bardzo, radny Dyś. Drodzy państwo, ja mam pytanie do pani wójt. Dlaczego się upieramy przy sprzedaży tej działki? Protokół numer 02/2022 stanowisko Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, żeśmy podjęli na komisji stanowisko, że aktualny dzierżawca wystąpił o przedłużenie powyższej działki ze względu na to, że jest jedno podanie i nie zostało sporządzone regulamin zasad odnośnie dzierżawy w majątku gminy. Komisja wnioskuje za przedłużenie dzierżawy obecnego dzierżawcy na dalsze 3 lata. To było stanowisko komisji. I teraz proszę powiedzieć mi lub wytłumaczyć, dlaczego się upieramy przy sprzedaży, gdzie mamy uchwały podjęte na nieruchomości gminy nasze, 25 czy 8 uchwał. I tak, uchwała na sprzedaż działki numer 285/2 o powierzchni 2,29 hektara. Uchwała z 17 roku, niezrealizowana. Wykosowo. Działka 2/6 o powierzchni 1,95 hektara, uchwała z 17 roku, niezrealizowana. Zelkowo, niezrealizowana, 16 arów, uchwała z 2,20 roku. Rumsko, 3 działki, uchwała z 17 roku, niezrealizowana. Rumsko, następna uchwała z 18 roku, 11 arów, niezrealizowana. Przebędowo, a to jest akurat sprzedaż naszej świetlicy, też niezrealizowana. Wolinia, 83 działka przez 6, 56 arów z 2015 roku, niezrealizowana. Drzeżewo, Lipno, 17 arów, uchwała z 10 roku, niezrealizowana. Żeruchowo, działka o powierzchni 85 arów z 98 roku, niezrealizowana. Żoruchowo, działka hektar 09 z 2/3 roku, uchwała niezrealizowana. Gorzyno z 18 roku, niezrealizowana. Klęcino z 2/8 roku, to jest nieduża działka, ale też została niezrealizowana. Klęcino 74 aryś z 2015 roku, niezrealizowana. Lipno z 2/4 roku, pół hektara, niezrealizowana. Proszę pani wójt, dlaczego mamy tyle uchwał niezrealizowanych, a chcemy podejmować kolejną uchwałę na sprzedaż działek?
Bo chyba tak rozsądnie myśląc, byśmy powinniśmy zrealizować uchwały, które już były podjęte 5 lat temu czy 6, a dopiero później następną uchwałę wprowadzać na sprzedaż działki. Tym bardziej, że tak jak żeśmy zaznaczali, bo to już się wypowiada na ten temat, mamy 146 hektarów gruntów ornych w naszej gminie. Dzierżawiony jest, nie ma 25, bo że ten Zelkowo nam odeszło. To ma z 20 hektarów wydzierżawiony. A pani chce sprzedać działkę tą, która nam przynosi pieniążki. Nie rozumiem tego, że mam tyle uchwał zaległych do realizacji, a pani wprowadza nową. Tym bardziej, że Rada Gminy była przeciwna sprzedaży tej działki. Niech pani wytłumaczy logicznie, no bo ja nie mogę zrozumieć, że mamy tyle działek niezrealizowanych, a pani się upiera na tą działkę. Ja panu wytłumaczę i to bardzo logicznie, bo widzę, że ma pan bardzo krótką pamięć i nie pamięta pan, co pan uchwalał. Przede wszystkim uchwalił pan budżet na 2022 rok, gdzie załącznikiem jest plan sprzedaży, czyli dochód gminy. Budżet, rzecz święta. W tym załączniku pod pozycją 9 jest działka 46/3, miejscowość Stawięcino o powierzchni 3,8 hektara. Szacowana kwota sprzedaży 75 tysięcy złotych. Według operatu szacunkowego jest to kwota ponad 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o uchwały, o których pan mówi. Panie radny, ja się bardzo cieszę, że pan mnie tak ceni i uważa, że ogarnę w tak krótkim czasie zaległości moich poprzedników. Nie jestem cudotwórcą. Uważam, że robię bardzo dużo dla tej gminy. Bardzo dużo już zrobiłam. Dlaczego gro uchwał nie było realizowanych, to może powinien pan to pytanie skierować do byłego pana przewodniczącego, pana Michała Matkowskiego, który też miał wpływ na szereg uchwał. Nie mogę być workiem treningowym do bicia tylko za to, że czegoś nie zrobiono. Są to uchwały, do których wróciliśmy, które analizujemy i które sukcesywnie będziemy próbowali realizować. Część z nich jest już po wznowieniu operatów. Nie chcę teraz przekłamań, bo pan wybitnie łapie mnie za słówka i nie chciałabym tutaj prowokować pewnych sytuacji. Ale jeszcze raz panu przypomnę. Uchwała budżetowa została podjęta 21 grudnia. I w planie sprzedaży, który jest załącznikiem do uchwały, ta działka się znajduje. Nie jest to moja złośliwość. Pan mówi tutaj o dochodzie gminy. Ja jeszcze raz wrócę do tego, co się w gminie Główczyce robi. Tu manna z nieba nie spada. Jesteśmy gminą rolniczą. Nie mamy nadzwyczajnych środków finansowych, a mimo to realizujemy szereg inwestycji. Musimy mieć dochody własne. Ale pani Wójt, weszła do uchwały, Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 2,54 hektara w miejscowości Gorzyno. To praktycznie gmina nic nie ucierpi, tylko trzeba tamtą działkę sprzedać. Tamta działka jest zaniedbana, bo jest porośnięta drzewami, też tak jak był protokół numer 01/2022. Żeśmy określili stanowisko i mi to się jakoś nasuwa mi się jedna myśl. Po co jest komisja rolnictwa w naszej gminie? Skoro w ogóle się nie liczy się z naszym słowem, ani z naszym zdaniem. Jeżeli pani chce, to ja też pani przypomnę. Od maja zeszłego roku się staramy o wykaz wszystkich działek w naszej gminie rolnych. Nie otrzymaliśmy go do tej pory. I pani hamuje, to blokuje, nie daje pani komisji wglądu do dokumentacji. Takie są argumenty i to jest prawda. Pani mówi o rolnikach. No, może to nie przy tej uchwale, ale jak już jedziemy, to jedziemy. Pani o rolników dba w naszej gminie? Pani ma dobrą pamięć? Uchwały na sesji w listopadzie, 25 listopada, pytałem się pani, co jest z foliami rolniczymi, czy będą odbierane? Powiedziała pani, że jest umowa podpisana.
A na komisji pani w marcu mówi, że umowę w styczniu pani podpisała. To se pani jaja robi z nas. Jeżeli pan pozwoli, bardzo proszę na mnie nie krzyczeć. Nie ma, ja nie krzyczę, nie tylko ma pan mówię. Przed sobą chłopczyka czy dziewczynki. Pani do też nie ma. Panie radny. Drodzy państwo, nie wiem, czy to w dobrym kierunku idzie, bo... Bardzo dobrym, przepraszam. Ja już nie będę absolutnie szła w kierunku jakichś osobistych wycieczek. Przypomnę panu posiedzenie komisji wspólnej. Ostatnie posiedzenie komisji wspólnej, gdzie zwróciłam się z zapytaniem do państwa radnych i to pan się wypowiadał przede wszystkim w temacie folii rolniczych, gdzie przedstawiliśmy kalkulacje zagospodarowania folii rolniczych i to pan powiedział, że rzeczywiście rolnicy mają możliwość sami odstawić folię do miejsca zakupu, ale jest daleko. Koszty przewyższyły możliwości gminy i to od państwa uzyskałam delegację w kierunku rozwiązania umowy. Od państwa. Więc proszę nie mówić, a dlaczego pan usłyszał odpowiedź, dlaczego trwały długo procedury. Dlaczego pan zapomina o komisji? Panie wójt, jeżeli chodzi, to nie mówiłem o foliach i workach big bagów po nawozach, tylko o opakowaniach po środkach ochrony roślin. A to jest inna różnica. A jeżeli pani na sesji mówi, że umowa została podpisana, to ja niestety w grudniu przy budżecie nie poruszałem tego tematu. Bo ja panią słucham i to bardzo tak wgłębnie i dokładnie. Nie to, że przyjdę i posłucham, tylko wnioskuję. Na komisji zawahałem się, bo no, mówię, może coś przeoczyłem, ale przyjechałem z komisji do domu, sobie odtworzyłem sesję naszą i było. 25 listopada, 2:03, proszę sobie otworzyć, to jest pani wypowiedź, że umowa została podpisana. Bo jeżeli by pani powiedziała, tak jak początkowo pani powiedziała, że nie jest pani pewna, to bym do pani pretensji nie miał. Ale jeżeli bym wiedział na komisji budżetowej, że takiej umowy nie ma podpisanej, to na pewno bym za tym budżetem nie głosował. I pani wprowadza w błąd w ogóle opinię publiczną naszych mieszkańców i nas radnych. Bo pani tak to sobie później układa, żeby pani to pasowało, a człowiek, żeby wyszedł na idiotę. Bo ja do rolników mówiłem, że nie martwcie się, na wiosnę folie będą odrabiane, bo pani wójt powiedziała, że jest umowa podpisana. I co ja mam teraz, iść do panie rolników? Panie radny, mam umowa... iść powiedzieć? Proszę pana, proszę nie robić wody z mózgu radnym, mieszkańcom i rolnikom. Podpisana umowa i kwota dotacji nie rekompensuje faktycznych kosztów odbioru i zagospodarowania folii, sznurka i tak dalej. Problemem jest, kto pokryje różnicę. Ta różnica, nie pamiętam teraz wysokości kwot, ale ona była 800, tak? Kto z rolników dopłaci 800 zł do tony? No przecież pan sam się wypowiadał. No, pani bardzo, wójt, bardzo pana pani proszę. Wójt, żeśmy ustalali, to by wyszło z gminy, że tona odpadów będzie kosztowała 750 zł i 500 zł rolnicy dostaną refundacji, a 250 zł będą musieli zapłacić. Taka była propozycja. Czy pan żyje w jakimś oderwaniu od rzeczywistości? Czy pan nie widzi, co się dzieje, jakie są ceny, co panie się wójt, w ogóle... Panie wójt, nie, naprawdę, nie, to bo chodzi nie o ma to... sensu. Nie, panie wójt, jakby pani nie powiedziała w listopadzie, że mamy umowę podpisaną, tego tematu by dzisiaj nie było. Bo ja na pewno bym się pani o to nie czepił, że na komisji pani powiedziała, że oddajemy. Bo to teraz są inne realia. Zgoda, ale pani w listopadzie na komisji oficjalnie powiedziała, że umowę mamy podpisaną i pani błędnie wprowadziła, znaczy, no nie wiem, czy nieświadomie, ale nas w błąd. Bo ja bym się pani nie zgodził na ten w jakim budżet. Znaczeniu wprowadziłam pana w błąd i jakie są konsekwencje tego? Już pani mówię, w listopadzie, jak się pytałem, pani wójt, co jest z foliami rolniczymi? Pani powiedziała, że mamy umowę podpisaną. Umowę, że mamy podpisaną. Na dotację. No i spokój był.
A teraz pani mówi, że nie ma, że umowa została podpisana w styczniu, tak? Naprawdę błagam pana, niech pan nie odwraca sytuacji, nie robi nie, bo my jesteśmy wody z mózgu, bo to jest my jesteśmy nie do gminą typowo rolniczą, ale tak, rolnicy nic tej gminy nie mają. Nic. Nieprawda. Jak może pan tak mówić? Proszę pana, jesteśmy gminą rolniczą, ale oprócz rolników w tej gminie mieszkają również ludzie innych zawodów. Pan jako radny reprezentuje tylko jedną grupę mieszkańców, a jako radny zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zgodnie ze statutem, pana obowiązkiem jest reprezentować wszystkich. Ja to robię i staram się godzić ogień z wodą. Między innymi dlatego wystąpiłam po raz kolejny z projektem uchwały o Funduszu Sołeckim. Decyzję podjęliście państwo taką, jaką chcecie. Może mnie pan atakować, sprawia to panu ogromną satysfakcję, przyjmuję to na klatę, ale przyszłam piastować tą zaszczytną funkcję nie po to, żeby zbierać laury, tylko po to, żeby ciężko pracować na rzecz mieszkańców tej gminy i to robię. Chce mnie pan łapać za słówka, proszę łapać mnie za słówka, proszę mnie oceniać po faktach, po konkretach, a nie szukać haczyka, żeby tylko się przyczepić. I jeżeli pan przewodniczący pozwoli, ja na tym, w tym temacie swoją wypowiedź chciałabym zakończyć. Dziękuję. Również dziękuję. Ta polemika poszła chyba za daleko. Generalnie projekt, który mówił o sprzedaży tej działki, został odrzucony przez Radę, a dzisiejszy projekt dotyczy dzierżawy i skupmy się na dzierżawie. Jeśli nie ma więcej uwag, możemy przejść do głosowania. Także pytam szanowną Radę. Kto jest radnym za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ośmiu za, dwóch przeciw, dwóch wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu 5. Głosu udzielam pani skarbnik i proszę o przedstawienie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022. Proszę państwa, otrzymaliśmy pismo od ministra finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 28 832 zł. Jest to wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oraz po stronie dochodów korekta planu dochodów to zmiana w paragrafach. Ja na ostatniej sesji w uchwale budżetowej zamiast zmienić plan w zespole szkolno-przedszkolnym w Żelkowie, zrobiłam to w Główczycach, więc teraz to koryguję. I po stronie wydatków zwiększamy też plan o te 28 832. Jest to zwiększenie planu w szkołach na realizację tego zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dziękuję. Dziękuję również. Czy ze strony Rady są jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Pytam, kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwanaście głosów oddanych za, stwierdzam, że uchwała w sprawie została podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 3 porządku obrad. Informacje dotyczące interpelacji i zapytań. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje i zapytania. Jeśli radni mają dziś takowe, proszę o ich odczytanie i oddanie do mnie. Jeśli nie ma... Panie przewodniczący, jeśli wolno... Proszę bardzo, radny Matkowski. Ja bym chciał się spytać, czy uchwała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 15 marca w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej petycji odnośnie napraw uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza będzie dzisiaj procedowana, czy... Nie, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sekretarz. Więc przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje, wnioski i oświadczenia. Ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pani wójt, pan wicewójt, proszę bardzo. Wysoka Rado,
Szanowni mieszkańcy, chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy swoje serce okazali w tej trudnej sytuacji dla Ukrainy i przyjęli pod swój dach tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebowali. Aktualnie na naszym terenie przebywa około 100 uchodźców. Ostatnio tutaj w tygodniu mieliśmy okazję ich gościć, żeby się zintegrowali. Również był duży odzew też społeczny. Wszyscy ci gospodarze przyjechali wraz ze swoimi podopiecznymi. Tutaj do nas była omawiana kwestia pomocy finansowej, rzeczowej. Że jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się i wspomagają tych uchodźców w tych trudnych czasach dla nich. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z sali chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo, radny Matkowski. Ja tutaj, jak pan wójt był uprzejmy wspomnieć o tej sprawie, to ja, pani wójt, chciałam nawiązać do wczorajszego dnia. Chciałem pogratulować otwarcia uroczystego tego boiska. Na pewno młodzież się będzie cieszyła. Profesjonalnie przygotowane, bardzo ładnie, także gratuluję. To tyle, dziękuję. Jeśli nie ma więcej głosów na sali, ja bym chciał zabrać jeden głos i proponuję spotkanie pani wójt oraz przewodniczącego Komisji Rolnictwa oraz mojej osoby i pani sekretarz, aby wyjaśnić temat ten sporny i przedstawić go na następnej sesji do wiadomości publicznej odnośnie folii, żeby nie było niejasności. Dziękuję. Jeśli nie ma chętnych głosów z sali, przechodzimy do kolejnego punktu. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 37. sesję Rady Gminy Główczyce.